Cthulhu for Tavern. Dobra, udamy się do szpitala psychiatrycznego najpierw. Zobaczymy, czy tam wynajdę jakieś informacje. Skoro robimy odcinek z misjami pobocznymi, no to chuj. I'm looking for Bethany Throgmorton. You got any patients by that name? We'd know if we had a Throgmorton. Although we do have a Bethany. Or rather, we did. She's missing. And not on one of her usual walks. W końcu tutejsza recepcjonistka potrafi gadać. Her usual walks. You let patients leave the building? Oh, Bethany was homeless. And she always came back. This time, well, I've never known her to be like that. You mean she broke out? Yes, knocked an orderly out cold. She was out the door in a moment. It took us all by surprise. She's usually harmless. Any idea where she went? No. Do lasu. She had been odd recently, though. Muttering to herself, and she drew this strange picture on her bedroom wall. That's interesting. Can I take a look at her room? I suppose it couldn't hurt. She had a separate room downstairs. Here's the key, but do watch out for broken glass. Bye. Spoko, że tak udostępniają mi dostęp do czyjegoś pokoju, a z drugiej strony jest taka myśl, mnie naszła. To jest szpital psychiatryczny, tutaj nikt nie powinien mieć tak łatwo dostępu. Ona, w sumie nikomu nic się nie stanie. Śmiało, masz pan. There's enough dope left in here to knock out a horse. Fajny pokój. That's 7 years each. That's a lot of bad luck. I'm glad it's not mine. Mam wstępnie taką myśl, że ona dowiedziała się, że jest małpą. Gdzieś tam dotarło do niej. I zaczęła tłuc lustra, żeby nie musieć siebie widzieć. Najpierw posprawdzam rzeczy, które tu mamy, bo jest ich widzę sporo. A zaraz będę szukał moim magicznym okiem. Pierwsza z notek. Wiadomość od Bethany. Okej, czyli ona wychodziła częściej i ona zdecydowała się na zlecenie tego zadania. Więc mamy już jedno. Żałoba u Throgmortonów. Dobra. Dalej. Dobra, mam obie połowy zdjęcia. I obraz. I will find it, baby boy. I promise. Just tell me more. Czy te lustro pomaga na jakieś albo przechodzenie przez ściany, albo, znaczy przez ściany między wymiarami, albo rozmowę po prostu? Bo wszedłem, przeszedłem przez jedno i na drugie wszedłem, no. Ona znalazła notkę. Poczeskała lustra. Ona mu wpierdliła. Nice. Żadny dowód jest? Wszystkie dowody? A wszystkie nie? Niedobrze.
Seems that Bethany had a thing for mirrors. You know anything about that? Oh, yes. Poor soul. She was convinced there was a boy called Hammond living in her mirrors. She talked to him every day. I see. Bye. Cały materiał. Dobra, a więc czas udać się na hutę i tego miejsca kuźwa jakoś nie kojarzą. Mamy to, kurwa, najpierw trzeba sobie znaleźć hutę szkła Randala za pomocą archiwum, tak? Ale mamy. Trzeba było zaznać port, w dzielnicy port odkupienia, w epoce XIX wiek i temat przedsiębiorstwa. No i trochę głupota, bo już tam jako tako byłem fizycznie. Z tym, że z racji, że nie znałem tego miejsca, no to się nie liczyło, nie? A jest ono plus minus gdzieś tu. Więc ja byłem gdzieś, tędy zeszedłem, ale zwątpiłem, bo nie widziałem nic, co by wskazywało, że tam jest huta szkła. Wydawało mi się, że to jest ten budynek, bo wygląda troszkę podobnie jak ten z jej obrazów. Ale z racji, że nie mogłem tam wejść, no to się nie przejąłem, nie? Ja pierdolę, huta szkła jest zwykłym drewnianym budynkiem, no nie wierzę. Zobaczymy, czy potwór do mnie przyjdzie, wejdzie w pułapkę, co nawet dwa. Ta pułapka nie była takim złym pomysłem, ale na tyle, na ile trzeba rozplanować. To jest taka średnio użyteczna. Fajne jest to, że wszędzie tu są kuźwa motory, nie? Ale na żadnym nie można jeździć. Ja muszę wszędzie popierdalać na piechotę. Human face. Hold up, I'll unlock the door. I guess you're the reason that beast in the basement went quiet. I don't know how to thank you, mister. Well, for a start, have you seen an old lady with a mirror around here? Huh. Old Bethany? Of course. She got locked in our storage downstairs when the beasts attacked. I got a spare key. Okay. Let her out. And feel free to take any supplies you want. You saved our lives. All in a day's work. Thanks. This used to be an okay place to live. They hide. They hide underwater. In the pools. In the puddles. Who knew that so much planning went to this? Look this shifty. Oh, nice work. It looks like the craftsman's gone out of business, though. Too bad. Ale mnie zastanawia, po co mam dwa różne odłamki zdjęcia potargane na pół? Dlaczego nie mogę ich połączyć? Aha, stara Bethany chyba sobie pływa, jakie dupne lustro, ja pierdolę. Pamiętnik Randala. No to czytamy. Lustroże? To jest jakieś miejsce, tak? Fajny koncept, że ten syn jednak nie umarł, tylko został przerzucony.
Nakaz przeszukania. Nakaz wejścia i przeszukania terenu huty szkła. Celem zbadania powtarzających się skarg dotyczących podejrzanych działań nocą. Przesłuchania podejrzanego Gontera Randala. Hold on, Hammond. We're almost there. Nice. Zajebiste. That's a thick book. Thick enough to be someone's life's work. Jeszcze nie mam wszystkich typów. Someone's been stocking up. Okej, tu jest notatka. Ta lustrze. To zimne, obce i wrogie środowiska, które naginają i drwią sobie ze świata, którego mają być odbiciem. Dusze i umysły przechodzą na drugą stronę, poza ciałem, a w przypadku zastawionej pułapki, wymiar ten staje się pełnym agonii więzieniem. Aby wyłuskać uwięzioną duszę, praktykujący potrzebować będzie właściwego repozytorium. Uwaga, gdy dusza zostanie wyciągnięta, jej więzienie rzadko ma szansę przetrwać. Okej. Okay. Czyli to jest takie odbicie naszego świata, ale... Ale nie. Nie wiem, jak, co o tym myśleć. Wydaje mi się, że dalszymi moimi celami jest... poszukać Randala. Some sort of treatment solution. It must be what they use to turn glass panes into mirrors. Dobra, więc tu mamy wsio. Wow, poszło nawet prosto. Mam ten nakaz przeszukania. Wyszukałem go w archiwum policyjnym. Dom lustrzeża. I powody, więc tam mało znaczące. Port od kupienia jako dzielnica, materiał dowodowy, dokumenty, przestępstwo, skargi. Ze względu na to, że są skargi w jego stronę. Więc udajemy się do domu lustrzeża. A więc dom lustrzeża będzie znajdował się w Starym Gaju, posiadłość na Goldbridge, na południu od Wilhelm Avenue. Wcześniej byliśmy już na tej ulicy. I ten dom był przyblokowany, nie mogłem do niego wejść, więc sądzę, że tym razem... Że to on. Do palerza strzelił. Łapki są bezużyteczne, kurwa. Otwór przez przypadek ją ominął. Dobra, masa listów. Where does one find a miniature coffin like this? Mini trumna, lusterko.
Jeez, jest mnóstwo. Ogarniemy sobie troszkę psychę. I teraz tak, mamy zdjęcie. Mamy małą trumnę. I mamy lustro. Czyli teraz pewnie muszę zapoznać się z księgami i dopiero wtedy będę w stanie coś tutaj zadziałać. Kawaler do wzięcia. Somebody's been doing their homework. Tom okultystyczny. Proste zaklęcie ochronne można odkryć za pomocą magii sympatycznej. Aby utworzyć porozumienie, które ma wpływ na pewną istotę, należy znaleźć podobną istotę, którą łączy z tą istotą podobna więź. Ja pierdolę. Coś mamy. Pyk. This mirror stays whole. You will be safe, baby boy. Safe while I find a way to free you. Okej. Okay. Ona chciała go wypuścić. Jest to zrozumiałe całkowicie. Spodziewam się, że następne są gdzieś pod spodem. Mhm. Więc jeszcze jedno u góry? Się nałożę. Taka sprawa poboczna, a jest ciekawsza niż nieraz te główne były. Znalazła rytuały. Przygotowała tu lustro, żeby był bezpieczny. I potem... Albo odwrotnie. Dobra. Czyli już wiem. Najpierw to co dałem pierwsze z samej góry, później tutaj na dole. Albo jeszcze inaczej. Ale spróbujmy. Najpierw... Może najpierw ona chciała wydostać. Tak, tak by to mogło wyglądać. Chyba. Najpierw ona zdecydowała się, że go w jakiś sposób wydostanie. Później poznała księgi, dzięki którym troszeczkę się dowiedziała, w tym znalazła sposób, jak go zabezpieczyć. I na końcu przygotowała jedną z części rytuałów. As long as this mirror stays whole, you will be safe, baby boy. Safe, while I find a way to free you. Bethany set up some sort of barrier to buy time while she tries to free Hammond. I could remove it by destroying her ritual mirror. Mógłbym zniszczyć to lustro, pod warunkiem, że tego chcę.
Ale nie wiem, czy chcę. Idę do Throgmortona, żeby podpytać go o jakieś zdanie na temat tego, co wynalazłem. Zobaczymy, czy w ogóle coś powie. O. I found a disturbing book, Mr. Throgmorton, on mirrors. It spoke of imprisoned souls. Now level with me. What is it you're after? I suppose there's no point in being coy. I have learned that I once had a brother, Hammond. My father robbed me of him. Hammond is inside the mirror, trapped by sorcery. My father's doing. Why, I cannot guess. But he is a Throgmorton. He must be saved. Have a good day. Dobra, więc... Jedyne co wiem, to jaki jest plan. Dobra, na pewno muszę udać się do biblioteki i tam szukać tego repozytorium. Więc po chwili poszukiwań i już bezsilności przeszukałem internety, które mówią: wróć do budynku, swoją drogą lepiej nie zgiń. Znisz lusterko. Idź na dół. Tam znajdziesz Bethany. I możesz z nią zdecydować, czy ją puścić. O. You can't have him. I won't let you. You can't take the mirror. You hear me? Bethany. Calm down, please. I mean you no harm. No, you won't take my child. Not again. I won't let you. It's okay. We can talk about this. I know the mirror is important to you. It's my son. My son. His soul, his very being trapped in the mirror. Cold, hungry, scared for decades. It's so hard to understand. His body is dead, but his soul is frozen in glass, unable to move on or return without help. Francis thought this was merciful. Oh, the wretch. What do you mean to do then? I can call Hammond back into his own body. Don't judge me. This may seem unnatural, but we will be together. Everything is ready. I'm sure it will work. I only need to break the mirror to release him. I can't go back empty-handed. And I won't leave without my son. No i jest teraz pytanie. Z jednej strony niby Throgmorton planuje pomóc innemu Throgmortonowi, czyli w tym przypadku swojemu bratu. Jeśli wezmę lustro, to powinien go wypuścić. Natomiast jeśli go nie wezmę, to ona wypuści. Ale ja wezmę lustro. It's crazy, Bethany. Even if it worked, it wouldn't be right. I'm taking the mirror to Robert. No, you can't. I won't let you. Skąd ona ma spluwę? Jeszcze by mnie stara babka kurwa zajebała. Ja pierdolę, czy się spódnica podwina. Dawaj to lusterko. Jeb, takie dupne lustro wziąłem do kieszeni. No to w takim razie do Throgmortona. Zobaczymy. Z jednej strony byłoby spoko, gdyby on wypuścił swojego brata. Z drugiej strony miałby konkurenta. Pierwsza sprawa.
w tym całym biznesie, tak? Chociaż ludzie by nie wiedzieli, kim jest, także pewnie ten Bed nie mógłby się domagać żadnych praw do własności całej tej wszystkiej. Dobrze idę. Co jednak nie zmienia faktu, że byłoby super zobaczyć, jak ona wypuszcza tego brata i to daje jakiś wpływ na świat. I tracked down the mirror. Huh. Is that a chase? Excellent. Hand it over, please. You have rendered my family and its noble bloodline a great service, Mr. Reed. Here, your reward. Earned in full, I might add. So, now you have the mirror. What's your plan? To find Hammond a body fit for a true-born Throgmorton. Pongo Belly seems an appropriate choice. Czyli on w jakiś sposób skrzesi tego swojego brata, tylko wciśnie go w ciało jakieś małpy. Co nie zmienia faktu, że byłoby super to zobaczyć, jak już zakończy ten proces. A skoro o zakończeniu mowa, to my zakończymy sobie tutaj odcinek. To prawda, mam jeszcze dwie misje poboczne, bo w międzyczasie jedną znalazłem. Ale chyba wystarczy tego wszystkiego, jak na jeden odcineczek. Resztę będziemy sobie poznawali w przyszłych, tak? Najpierw pewnie jakiś główny znowu, główna sprawa. Później znów poboczne. Bardzo fajnie się to układa wtedy. Coś zrobimy tego ważnego. Coś niby mniej ważnego, ale tak jak wspomniałem wcześniej, mam wrażenie, że sprawy poboczne częściej są na tyle satysfakcjonujące i fajne, że mogłyby mieć rzeczywisty wpływ na choćby na to, co się dzieje już w tym mieście. Nie mówię na całą fabułę, ale na życie tego miasteczka. No i kończymy sobie tutaj. Dziękuję wam za oglądanie. Miłego dzionka, miłego wieczoru i na razie. Hej.